na innych rynkach, w innych językach. W końcu znalazłam bardzo taką oddaną tłumaczkę, która znalazła niezwykle oddanego i prężnie działającego jeszcze raz. A na dodatek przekonują mnie, że... Też. Ну хорошо, а ну а юмор все равно, вот ну, все равно есть какое-то предубеждение к тому, там может женщина шутить, не может женщина шутить. Юр. Ну вот я сейчас сюда пришла и увидите, что не может. Юля очень переживает. Я Юля знаю, Юля вообще. Юля, ну, почему так долго вас пришлось уговаривать, что вы пришли? Ну, Юля. Я вас стесняюсь. Юля. Я вам пишу. Że z tych recenzji, które czytałam, widać, że ta książka okazuje jakieś nowe perspektywy czy nowe punkty widzenia nieobecne tam, w tamtym momencie, w tamtym języku. Więc naprawdę wygląda na to, że czytelnicy czytając ją czują się jakoś usatysfakcjonowani. To też jest bardzo uniwersalna książka, ona się dzieje na całym świecie. Ci polscy nie zauważali w odniesieniu do książki Bieguni? Nie, to nie jest jakoś dramatycznie inny. Ci recenzenci czytali tę książkę bardzo uważnie, ważne też interpretacje umieszczali. To mnie bardzo cieszyło, bo nie ma nic piękniejszego dla pisarza niż twórczy, inteligentny czytelnik. Także to mnie bardzo cieszyło. Ja myślę, że troszkę... Iście, to jest żywopis narratywny, rozkazujący historię, ili... '89 jest przewrót polityczny. Polska przestaje być PRL-em i w 91 wspomniany przeze mnie. I jeszcze tam parę osób. Robert Makłowicz. Znalazłem informację w sieci. Wypomniał Magdzie Gessler, że prowadzony przez nią program no nie jest o gotowaniu. Pod mylącym tytułem kryje się zwyczajna telenowela. No, no ale kuchenne rewolucje jednak są trochę telenowelą, bo tam jest drama. Proszę te sałaty wypić. Boże, jedy. Tam jest kokieteria. Bardzo proszę. Dancer for money, and any old music will do.
границам. Всю на Иисус, все письма. Myśmy tam zajęli te miejsca i zaprosiliśmy profesora. Nie widzieliśmy, co on jest. No i okazałoby się, że subwencja ogólna przekazana jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku. Dalej próbować to rozszerzać. Zrobić. I co się musi wydarzyć, co się będzie działo. A oczywiście jak w każdym zapisie programowym, diabeł tkwi w szczegółach, on wymagałby długich prac parlamentarnych, długich prac rządowych. Dzisiaj opozycja Platforma Obywatelska i Nowoczesna nie mają dostępu do tak szczegółowych wyliczeń, żeby to zaproponować do prac. Mianowicie, żeby stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących. Czyli niskie ceny w tym produkcji.